Już w zeszłym tygodniu wspominaliśmy o tym, jak święty Franciszek traktował oszczerców, jak ich charakteryzował, jakich wstrząsających porównań co do nich używał. Dzisiaj też kilka słów o oszczercach, słów, które no, mnie osobiście bardzo poruszyły i wstrząsnęły. Pokój i dobro, witam Was bardzo serdecznie. Kiedy myślimy o świętym Franciszku, to mamy przed oczami człowieka bardzo łagodnego, który nikomu nie zrobiłby żadnej krzywdy. Który naprawdę jest tak łagodny jak baranek, potulny jak baranek. A okazuje się, że święty Franciszek potrafił niejednokrotnie domagać się bardzo radykalnych konsekwencji za grzech, włącznie z karami. O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc. W słowie, które, tak jak powiedziałem we wstępie, mnie osobiście wstrząsnęło i proroctwo, które wypowiedział święty Franciszek, powinno nam, franciszkanom, na pewno dać do myślenia, ale myślę, że powinno dać wiele do myślenia wszystkim. Wszystkim osobom, które posługują się oszczerstwem w jakiejkolwiek wspólnocie, czy to zakonnej, czy rodzinnej, czy państwowej, czy w grupie jakiejkolwiek. Zresztą posłuchajcie słów świętego Franciszka. Jeszcze raz powiem, warto sobie to proroctwo świętego Franciszka wziąć mocno do serca. Święty Franciszek ze wszystkich rodzajów ludzi występnych najbardziej brzydził się oszczercami. Mawiał o nich, że noszą jad na języku, a innych tym jadem zatruwają. Dlatego unikał plotkarzy, zjadliwych pcheł, jeśli kiedy gadali, i jak to widzieliśmy już, odwracał uszy, żeby nie skalać swego słuchu. Jednego razu, słysząc, jak pewien brat oczernia innego brata, zwrócił się do brata Piotra Catani, swego wikariusza, i wypowiedział to straszne słowo. Przyjdą na zakon złe czasy, jeśli nie poskromi się oszczerców. Szybko zacuchnie choćby najprzyjemniejszy zapach wielu, jeśli nie zamknie się gęby śmierdzielom. Wstań! Wstań pilnie, zbadaj sprawę i gdy stwierdzisz, że oskarżony brat jest niewinny, ujawnij oskarżyciela wobec wszystkich, poddając go ciężkiej karze. A jeśli ty sam nie zdołasz go ukarać, wydaj go w ręce boksera z Florencji. Takie słowa zapisał biograf świętego Franciszka Tomasz Celano. I potem dopowiada takie słowa, bo może nas zaskakiwać, kto to ten bokser z Florencji. Otóż, jak czytamy dalej, ów bokser z Florencji to był brat Jan z Florencji, człowiek wielkiego wzrostu i ogromnie silny, którego właśnie Franciszek nazywał bokserem. A więc zobaczcie, można byłoby powiedzieć, że również święty Franciszek stosował taką zasadę, że kiedy nie ma siły argumentu, no to jest inny argument. Może nas to wstrząsać, ale zobaczcie, jak bardzo Franciszek nie lubił oszczerców i jak bardzo nie lubił, jak bracia się nawzajem oczerniają, jak bardzo nie lubił, kiedy bracia w ogóle mówią coś złego na swój temat. Kazał poddać go ciężkiej karze, a jeżeli ten brat nie mógłby sam wykonać tej kary, to kazał go odesłać do boksera z Florencji. Z jednej strony tak, to jest wstrząsające. Można powiedzieć, że pokazuje nam świętego Franciszka w zupełnie innym świetle. Takiego być może nie znaliśmy. Z drugiej strony niech to będzie też dla nas przestroga. Przestroga, by nie daj Boże nie posługiwać się nigdy
oszczerstwem. Oszczerstwo może zniszczyć wspólnotę, może zniszczyć dom, może zniszczyć rodzinę, może zniszczyć klasztor, może zniszczyć parafię. Niestety wiele zła dzieje się przez oszczerców. Mówiłem o tym już tydzień temu, nie będę tego powtarzał. Zachęcam osoby, które może nie słuchały tego odcinka z zeszłego tygodnia, żeby go wysłuchały. A my co? Tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, módlmy się za tych, którzy posługują się oszczerstwami. Módlmy się o ich nawrócenie, ale módlmy się również za tych, którzy doświadczyli oszczerstwa, którzy zostali niesprawiedliwie oskarżeni, którzy noszą na sobie ciężar oszczerstwa. To jest czasami rana, to jest czasami blizna, to jest czasami krzywda, która ciągnie się przez całe życie. Nie jest łatwo zapomnieć. Nie jest łatwo zapomnieć. Gdzieś tam to z tyłu głowy zostaje. Za te osoby, które są ofiarami oszczerstw, również nie zapominajmy się modlić. Również się za nich módlmy. Dobra, wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dobrej nocy.